No i koniec urlopu. Miałem 2 tygodnie wolnego czasu. Z tego powodu też nic nie nagrywałem. Teraz od poniedziałku będę już coś wrzucał. Chciałem też w ciągu tego urlopu nagrać coś na żywo, ale niestety próbowałem streamować czy to na Twitchie, czy na YouTube, czy jeszcze tam jakieś inne programy, ale okazało się, że niestety muszę wymienić komputer, ponieważ bardzo laguje i zmniejsza FPS-y i bardzo słaba jakość jest streamowania na żywo w moim wykonaniu. Dobra, więc witam w grze World of Tanks i chciałem teraz zrobić kilka filmików na temat nowych dziesiątych tierów TD-ków, Team Tank Destroyerów, sorki. Ale na początek jeden z moich talentów. I to był Eat the Final Candle Europe. A wasze pytanie dla was to jest, czym to zrobiłem? Dupą czy rękami? Dobra. No to zrealizuję teraz kilka filmików na temat TD-ków 10 tieru. Jestem teraz na serwerze testowym patcha 7.5, który wyjdzie no może za tydzień, może za dwa, a może za miesiąc, zależy wszystko, kiedy się skończą testy tych nowych czołgów. Teraz tutaj widzimy rosyjskiego Tank Destroyera Obiekta 268. To jest niemiecki 10 tier jak Panzer S100. Tutaj mamy następcę T95 T110 E3. Tu jest następca T30 T110 E4 oraz francuski 10 tier AMX 50 Foch 155. 155 to chyba jest średnica lufy. No i ten oto Tedek ma też możliwość strzelania co trzy pociski na raz. I co jeszcze w najbliższym czasie pokażę? Na pewno też pokażę tego to małego brzdąca, który będzie zamieniony w popaczu 7.5 za czołg AMX-12T. Jest to ciekawostka, ponieważ ten oto mały brzdąc ma lufkę bardzo podobną do tego, co miał AMX-1390, czyli 170 przeszywki oraz 240 uszkodzenia, ale nie ma ruchomej wieży. A ten AMX-12T, no to jest bardzo podobny czołg do tego przepraszam, 1375. No i z niego jeszcze można będzie odkryć 6. tieru Artel Lorraine 155-50. Dobra. Więc w tym pierwszym odcinku serii co gwiżdżę w patchu 7.5 zagram rosyjskim Tedekiem 10 tieru. Na razie grałem tylko jeden raz nim. O, ze mną zagra Rafał. Jesteś tam, Rafał, tak? Witam, witam, oczywiście. Rafał Dobrzański z Buczkowic. A nie, pomyłka, nie, pomyłka, pomyłka. Województwo opolskie. Dobra, więc zagram tym oto obiektem. Pierwszy raz grałem i od razu bardzo mi się podobał. Podwozie ma z czołgu IS-8, czyli nie jest taki miękki. Tutaj ma belkę na, jak mu się skończą tam jakieś te wykałaczki, to może sobie wystrugać. Lufa potężna. No to nic, no wchodzimy do gry i zobaczycie co i jak. G'boy! No i sobie tutaj pourlopowałem 2 tygodnie, odpocząłem, zgrubłem 1 kilo, gdyż w ciągu urlopu wypiłem 132 piwa. Ach jo. O, i to jest ciekawostka. Jesteśmy na serwerze testowym, gdzie jest tylko dwóch Europejczyków, znaczy Rosjanie też, ale jak widać wszyscy są ruru, 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 tylko ja i Rafał jesteśmy EU.
jak widać. Czemu tak jest, Rafał? Orientujesz się? Nie mam pojęcia. No też... Ale jeszcze oprócz tego to jest jeszcze chyba trzeci tam wełna. Aha, jest jeszcze wełna. O. Dobra, jest spotkaniówka, czyli baza na środku, F2. No to nic, jedziemy do miasta. Ten oto Tedek zapieprza 45 na godzinę, więc bardzo, bardzo przyzwoicie. Prawie 10 km szybciej niż obiekt 706. Jest malutki, co powoduje, że będzie mógł się fajnie ukrywać w krzaczkach. Przeszywka 303, największa przeszywka wśród czołgów Tedeków. No i średnie damage 850. Przeładowanie wraz z kompanią braci 14 sekund. Więc bardzo, bardzo solidnie. Zapieprza strasznie szybko, ale poczekam, tak szybko zapieprza, że ja tu sam jestem. Poczekam sobie na wsparcie. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam owca obca przemoc wzię. Dobra, co tu jedzie za mną? Obca przemoc. Jak tajki. Po raz i z cztery. Wypróbujemy na niego pierwszą. Albo nie. Dobra. O, coś tam jedzie. Aj, niestety, niestety. Na razie się tu ukrywamy, poczekamy, co się tu stanie. Na razie nie chcę jechać jako pierwszy. Tank destroyery. O, to było dziwne, że nie trafiłem. Tank destroyery są czołgami, które powinny być wsparciem czołgów ciężkich. Dobra, na razie daję dupy. Ale ważne, że się popatrzycie tutaj na ten czołg. Nie wiem, czy jestem ubezpieczony, bo rozwaliłem słup telegraficzny. IS-4. Dobra, niech wystrzeli. I pójdziemy mu władować kulkę do przodu. Zobaczymy, czy przebije łatwo. No strzel. O, tam jest też obiekt. Ten samochód co ja. Obieg strzelił. Dobra. Słuchajcie, ja na razie kampię sobie spokojnie. Tutaj mamy meda, który zaatakował nasze arty. Niech wyskoczy jeszcze raz. No. Na razie. No w ogóle, no tak jak wiadomo, miałem sporo przerwy związane z grą Diablo, więc uniszczon. Tu następni za chwilę będą uniszczeni. Następny będzie uniszczon. Chodź tu mały. Jeszcze kroczek do przodu. No dupa. Ten oto obiekt lufkę ma celniejszą niż obiekt ten poprzedni. Ale tak i tak nie jest to najcenniejsza lufka. Popadanie. Nie wiem, co to jest po rusku, ale chyba... Nie wiem, przebicie. Nie no, bardzo mi się podoba ten tank destroyer. Nie chcę się obrócić dupą teraz, ale chyba będę musiał. O lewcia. No, zanim go zostanie sam. Ojej, teraz mnie biją w dupę, w przód. Czyli gdybym był pedałem, prawdopodobnie by mnie to cieszyło. No! No i... W ten sposób zakończyłem swoje życie. Tylko słuchajcie, to nie chodzi, że kończę.
Będę rozegrał jeszcze jeden mecz tym czołgiem, tak żebyście zobaczyli go jeszcze raz w akcji, w lepszej akcji, bo tutaj nic nie pokazałem. Czyli czekamy na zakończenie. Przegrany mecz. Oddałem tylko dwa celne strzały, żal.pl. Dobra, czyli biorę jeszcze raz, a ty tego Mile ekspisz, AC Milan, nie? Dobra, to bierzemy jeszcze raz, tu sobie popatrzymy na niego, obiekcik ładny jak się patrzy, tylko ta belka jest taka troszeczkę nierówna, z prawej więcej wystaje. Nierówno drzewo wycięli z tyłu. No, też mój znajomy gracz, który mniej pije alkoholu niż ja, czyli New Multi Show, jeżeli chcecie tam zobaczyć medy najnowsze, bo ja nie będę robił chyba filmików z tego, z testowego serwera, jeżeli chodzi o medy 10 tieru, no to najwyżej wejdźcie sobie na jego kanał New Multi Show, czy jakoś tak. I on tam ma filmiki, które pokazują medy. No i tedeki też akurat. No ale tedeki to ja wam pokażę. Tutaj wszystkie w 5 odcinkach. Dobra, to jest mapa. Kłośmiczny Babier. I co to jest za mapa? Południowe wybrzeże. Aha. No ja nie umiem czytać po rosyjsku. Ja mam po angielsku, sorry. Tak? Dobra, co my tu robimy? No, jak zwykle patrzę się w lewo i prawo i rozmyślam. No, to zobaczymy, czy on dobrze się ukrywa. Czyli pojedziemy tutaj za domki na G0. Za mną leci podświetlacz Lorraine. Podświetlacz T54 zapomniał, że jest medem i campi. A nie, chyba się ruszy. Dobra, chodź. Ferdek też idzie, ale jak widać ja tu łykam wszystkich. Zapieprzam ponad 30 na godzinę pod górkę. I teraz jest troszeczkę na dół i od razu ponad 40 na godzinę. Co już jest solidną prędkością. 47 na godzinę, proszę Państwa. To jest być może rekord Guinnessa. Dobra. Gdzieś tutaj staniemy za krzaczkiem. Mam żarówę, więc będę wiedział, czy zostałem wykryty. Czyli szósty zmysł na dowódcy. Podstawa skillów. To jest konieczny skill na wszystko. Na skauty, na tedeki, na ciężkie, na medy. Nawet na arty jest to potrzebne. Chociaż moim zdaniem chyba na arty najmniej. Bo jak już artę zobaczą, to już tak jest po niej, moim zdaniem. Chociaż może tym najnowszym batchatem to da się szybko uciec. O, obieg mi musi. Bum! Nie przebiłem i oni mi widzą, żarówa, i on mnie przebił. O ja pierdolę. Czyli znowu klapa z mojej strony. Tutaj mierzymy na batchata. Strzelamy batchata, jest! 1-0 prowadzi Polska, proszę Państwa. Teraz tak, co my tu mamy? O, i znowu 2-1 dla obiekta 268 przeciwnej drużyny, który już dwa razy przebił moją przednią warstwę poszycia pancernego. No niestety dostajemy w dupę. Takie losowanie, że im wylosowało bardziej ogarnięty team. Ale to jeszcze nic straconego. Czasami jest tak, że jak drużyna przeciwna wygrywa 4-1, odkrywa się za bardzo. Tutaj kolego... O, dupa. Dobra, ja tu chyba zostałem sam. Oczywiście ping 150-160 powoduje, że po przycisku strzału dopiero po 15 dziesiątych sekundy wylatuje nabój z mojej lufy, co powoduje, że są te strzały bardzo, bardzo niecelne.
czy ja coś tu widzę. Nic. Czekaj. Po prostu aż bym chciał teraz wyłączyć to i nagrywać na nowo, bo tak straszne mecze rozgrywam, ale trudno, no. Nie jestem wybitnym graczem, jestem graczem znaczy średnim. Lorraine. Dostał 1063. Bardzo ładnie. O, trudno. Tedek jest bardzo fajny, ładny. No niestety 13 FPS-ów nie powoduje oraz ping 160, abym tu rozegrał jakiś wybitny mecz. Wszyscy już poginęli. Zostałem ja z 270 hapsami, czyli bardzo mało. Może Faja powiedz o zaletach tego TDK, bo wygląda interesująco. Tak jak powiedziałem, główną zaletą jest tabelka z tyłu, ponieważ często wchodzi na przykład w zęby kawałek mięsa. Wtedy można sobie wydrapać wykałaczkę i wydłubać. Nie, no ja nie wiem, jakie są zalety. Drugi raz nim gram, nie? No zapierdala szybko. Lufkę. O! I ładnie wybucha po strzale. Widzicie? Jest taki fajny, wybuchnięty. Dobra, no. Myślę, że to wystarczy na pierwszy odcinek z serii TDK 10 tieru. No i zapraszam do następnego. W następnym odcinku pokażemy tego oto grubasa, czyli jak Panzera jest to. Na razie.